Petro Chrudzewicz. Urodzony w 1939 roku, mieszka we wsi Dytiatyn, która przed wojną leży na terenie województwa stanisławowskiego II Rzeczypospolitej, a po wojnie wchodzi w skład obwodu Iwano-Frankowskiego Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Petro Chrudzewicz pracuje w kołchozie jako kierowca ciężarówki. W 1986 roku lokalni ukraińscy funkcjonariusze komunistyczni wyznaczają go do zniszczenia krzyża znajdującego się na cmentarzu żołnierzy polskich poległych 16 września 1920 roku w bitwie pod Dytiatynem. Petro odmawia wykonania polecenia. Krzyż usuwają więźniowie, a on zostaje ukarany przeniesieniem do najcięższej pracy w kołchozie – samodzielnego rozwożenia 100-litrowych baniek z mlekiem. Doznaje poważnych uszkodzeń kręgosłupa i od tamtej pory porusza się o kulach. Od czasu odbudowy cmentarza wojennego w Dytiatynie w 2015 roku Petro Chrudzewicz, mimo złego stanu zdrowia, co roku uczestniczy w obchodach upamiętniających bitwę.